ja. Tracisz zmysły, przyjacielu. Osuwasz się w przepaść i nie ma nikogo, kto by ci podał rękę. A na dole czekam na ciebie tylko ja.
Musisz iść szybciej. Niewiele czasu zostało. Musisz się śpieszyć. Znajdź drogę. Znajdź mnie, albo sprowadzę tu piekło. Musisz iść szybciej. Niewiele czasu zostało. Musisz się śpieszyć. Znajdź drogę. Znajdź mnie, albo sprowadzę tu piekło. Musisz iść szybciej. Niewiele czasu zostało. Musisz się śpieszyć. Znajdź drogę. Znajdź mnie, albo sprowadzę tu piekło.
że czas w ośrodku mija mi na długich spacerach po parku. Tylko tutaj znajduję ukojenie. Tylko w cieniu drzew. Myśli moje są znacznie spokojniejsze, kiedy mam świadomość, że słońce łagodnie muska zielone listki, a wiatr łaskawym i ciepłym podmuchem otula moją twarz. Lekarze mówią, że najgorsze już minęło. Załamanie było tymczasowe. Trudno im powiedzieć. Nie dały nam spać dziwne odgłosy dobiegające od strony lasu. Trudno powiedzieć, co to mogło być. Wydawało mi się, że ktoś mnie wołał, ale reszta stwierdziła, że było słychać tylko jakiś kurczak.
komórzna. Znajdują się w miejscu, które oni nazywają skrytką pocztową numer 5. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, który mamy rok. Nie dopuszczają do nas nikogo z zewnątrz. Nie wiem dokładnie, ilu nas tu przetrzymują. Zamykają nas w celach po 4 osoby w jednej. Widziałem dziesiątki takich cel. Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi na oddziaływanie anomalii 7. Codziennie poddają nas testom, badaniom, torturom. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy. Opiszcie to. Niech świat się dowie. Przeprowadzają najgorsze z możliwych eksperymenty. Mają tutaj coś, co nazywamy pokojem strachu. Nigdy nie wiadomo, co stanie się z człowiekiem, który tam trafi. Niektórzy wracają, ale są już... Nie leczy ran. Nauczono mnie tego, wpojono mi tę prawdę za pomocą bólu, okrucieństwa i kłamstw. Wyciągnąłem z tego naukę. Zapamiętałem. Dotknęło to niemal istoty mojego zrozumienia, stając się prawdą objawioną. Kiedy wlekli mnie połamanego korytarzem, kiedy operowali, sprawdzając, jak przestawiły się moje organy, kiedy wpuszczali mi do głowy najgorsze koszmary, kiedy zszywali, składali i cucili po to, żeby testować nadal granice wytrzymałości. I kiedy po latach powiedzieli mi, że moja żona nie żyje. Czas nie leczy ran.
usłyszałem o zdarzeniu. Dotarłem do Wiżaju na 2 dni. Pierwsze 2 trupy przez dłuższy czas nie mogłem natrafić na żadne ślady. Tropy pojawiały się i znikły. Umysł człowieka to ciekawa zabawka. Zanurzony w bólu i szaleństwie stawia opór. W końcu dotarłem do Jaru. Boże, w końcu dotarłem. Choć gdybym wiedział, co tam znajdę, chyba bym zawrócił. W tym czasie czułem już wyraźnie, że ktoś mnie śledzi. Słyszałem ciche szepty naokoło. Czasami widziałem jakąś postać przemykającą między drzewami. Momentami miałem wrażenie, że... Słońce zwolna chyli się ku zachodowi. Widzę to, jakbym tam był. Tak jakbym stał w tym momencie pośrodku lasu. Nie jestem już pewien, co... Jestem pustym wrakiem wyżłobionym przez czas szaleństwa. Stworzonym na podobieństwo martwej boskiej ofiary. Akolita cienia. Posłuszny jednemu panu. Moje ciało jest skorupą. Gotów jestem wchłonąć w siebie jego oblicze. Teraz widzę plan. Widzę ogrom spustoszenia. Kreator mnie wzywa, a ja chcę być jego pokarmem. Chcę jego pieśń. Patrzę na świat jego oczyma. Piję krew jego wrogów i smakuję ich rozkładające się ciała. Czuję, jak pod skórą kiełkuje grzech. Słyszę krzyki w mojej głowie. Słyszę, jak mnie wołają. Słyszę zew 9, którzy między drzewami i śniegiem znaleźli swoje wieczne schronienie. Uwolnij ich, panie. Uwolnij, a zabierz mnie. Dopełnij swojej zemsty w godzinie śmierci mojej. Z pomarańczowego blasku wychodzą zastępy aniołów. Śpiewają... Moja droga Wiero. Thank you.
I tak dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie? Ofiary nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać. Ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo, zrozumiesz, że wszystko, co zrobiłem, było konieczne. Shall fall, will you find me?
ashes arise, the light shall fall. Will you find me? Oh, will you find me? I have faith. That you are safe.